Do dwóch właściwie tematów. Pierwszym z nich jest dzieciństwo, a z drugim jest cielesność. Dzieciństwo rozumiane w taki sposób niekonwencjonalny, powiedzmy, nietypowy, ponieważ wracam do różnych wspomnień i lęków, które rodzą się w dzieciństwie, a które w późniejszym wieku często wypieramy. Niekoniecznie wiążą się one z jakimiś traumatycznymi przeżyciami, raczej z tym, że dzieci mają wybujałą wyobraźnię, często lubią fantazjować i niestety często w późniejszym życiu zatracamy taką zdolność.